Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Rzepińskie Jeziora, 12 sierpień 2013. Dzisiaj kilka słów na taki temat, dlaczego proste nie jest łatwe. Chodzi mi o to, że często postrzegamy różne nowe sprawy w naszym życiu jako sprawy proste, a później okazuje się, że jednak proste wcale nie jest synonimem łatwego. I wcale nie są takie łatwe. Identycznie jest z marketingiem sieciowym. Kiedy przypomnimy sobie, kiedy zobaczyliśmy pierwszy raz plan, zobaczyliśmy prezentację, zrozumieliśmy ją, jak to wygląda, co tu trzeba zrobić, to myślę, że przeważała taka myśl, że to będzie szybko, że to będzie łatwe, że właściwie już nawet mamy w głowie paru ludzi, którzy się przyłączą i z nimi zbudujemy to, co chcemy zbudować. Będzie to duży biznes i będzie to wszystko w sumie łatwo szło. I potem się okazało, że to wcale nie jest łatwe. Absolutnie nie jest łatwe. Zaczęły się porażki, zaczęły się zwątpienia. Człowiek się domotywowywał, analizował wszystko gdzieś tam po raz kolejny. Znów próbował. Ale jak to jest i dlaczego tak jest, że proste to wcale nie jest łatwe? Że coś, co wydaje się proste, wcale nie jest łatwe, prawda? Myślę, że jednym z powodów, takich głównych powodów, jest to, że my mamy tendencję do komplikowania. My ludzie uwielbiamy sobie komplikować życie. Jeżeli nie zadbamy odpowiednio o umysł, nie zadbamy o to, żeby myśleć pozytywnie, żeby szukać rozwiązań, żeby patrzeć na cel, żeby zawsze być wyższym niż przeszkody po drodze, wtedy rzeczywiście proste nigdy nie jest łatwe. Ale proste staje się łatwym, jeżeli rzeczywiście pracujemy nad sobą, jeżeli dbamy o własny wizerunek, jeżeli się doskonalimy, jeżeli doskonalimy nasze umiejętności, jeżeli robimy coś z pasją, absolutnie z pasją, wtedy proste staje się łatwe. I myślę, że to tyle na ten dzisiejszy Kikowy Szlak. Takie moje hasło dzisiaj dla Ciebie. Pomyśl o tym, ile rzeczy, które zaczynałeś, wydawały się bardzo łatwe, a potem okazało się, że one, może inaczej, ile rzeczy, które zaczynałeś, wydawało się, że są takie proste, nic skomplikowanego, żadnej filozofii w tym nie ma. Potem okazało się, że one wcale nie są łatwe, ale że one wymagają dokonania wielu zmian. Tak w marketingu, który przede wszystkim wymaga zmiany własnej, tej zmiany, dokonania wielkiej zmiany siebie. Trzeba się po prostu mocno, naprawdę mocno zmienić, żeby to okazało się bardzo łatwe. Wtedy to idzie jak nic. Żaden problem. Po prostu działamy i mamy efekty. Tak to wygląda. Do zobaczenia jutro na Kikowym Szlaku. Hej!